Zakończyliśmy sezon żeglarski 2018 w Narodowym Centrum Żeglarstwa WFIS w Gdańsku. No i to jest dobry moment, żeby go podsumować. To sezon dobrej, organicznej pracy. Sezon efektywny, z dobrym wynikiem, w tym również finansowym. I moment, kiedy chcemy podziękować wszystkim tym, którzy się zaangażowali, dali swoje serce, trud i włożyli pracę w to, żeby ten sezon był właśnie taki, jak to się udało. Ja pragnę podziękować przede wszystkim władzom uczelni i obecnemu tutaj ze mną prezesowi Polskiego Związku Żeglarskiego Tomaszowi Hamerze za to, że ta współpraca tak dobrze wygląda i za to, że ośrodek tętni życiem, co jest w ogromnym stopniu zasługą naszych partnerów. No, ja ze swojej strony przede wszystkim również chciałbym się dołączyć do podziękowań, bo to jest coś wspaniałego móc współpracować z władzami uczelni, z władzami, z pracownikami Narodowego Centrum Żeglarstwa. Życzyłbym innym, żeby mieli takie zespoły do współpracy, jak mamy tutaj. Ja sobie, no lepiej to już chyba być nie może, przynajmniej sobie nie wyobrażam, żeby można było coś jeszcze poprawić. Sezon za nami, sezon jeden się kończy, drugi zaraz się zaczyna i wierzę, że tych wyzwań będzie jeszcze więcej i jeszcze więcej ciekawych chwil nas tutaj czeka.